Mówią otwarcie, że są ofiarami ustawy represyjnej. Ustawy z 2016 roku, która byłych funkcjonariuszy i żołnierzy służących po 1990 roku pozbawiła świadczeń emerytalno-rentowych. Dziś spotkali się, aby wypracować wnioski, które ich zdaniem w roku wyborczym mogą być kluczowe. W Katowicach odbyła się konwencja przedstawicieli Bractwa Mundurowego RP i Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Fatima Orlińska. Spotkali się, by rozmawiać o tym, jakich zmian oczekują od zbliżających się wyborów parlamentarnych. Renciści i emerytowani mundurowi, funkcjonariusze służby publicznej oraz działacze społeczni zrzeszeni w Związku Emerytów i Rencistów, a także Bractwie Mundurowym RP z całej Polski przyjechali dziś do Katowic. Podczas debaty pytali zaproszonych polityków m.in. o to, czy ustawy z 2009 i 2016 roku zostały oparte o zasady odpowiedzialności zbiorowej. Na podstawie której wielu funkcjonariuszy zostało pozbawionych dużej części emerytur i innych świadczeń emerytalnych. Siódmy rok działania tejże ustawy to w 2017 roku 44 tysiące osób, funkcjonariuszy pozbawionych swoich świadczeń. Ustawa działa do dzisiaj. Dzisiaj to już niespełna 59 tysięcy osób objętych tą ustawą. Jak przekazują funkcjonariusze w stanie spoczynku, ustawa nie dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy służących przed rokiem 1990, ale również ich najbliższych rodzin, co dziś daje łącznie ponad 300 tysięcy osób pozbawionych, jak mówią, należytych świadczeń rentowo-emerytalnych. Konwencje, które organizowane są od kilku już lat, mają na celu uświadamianie o represjach, które ich dotknęły. Jeżeli funkcjonariusze publiczni, w tym funkcjonariusze służb, dopuścili się przestępstw, czy to było przed rokiem 90, czy po roku 90, każde państwo ma możliwość ścigania tego rodzaju czynów. Natomiast my nie godzimy się na zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej, która łamie wszystkie standardy prawa i krajowego, i międzynarodowego. I o przestrzeganie tego prawa, jak i wymierzanie sprawiedliwości chcą solidarnie walczyć. Jak mówią, by pozbyć się fałszywego wstydu, przywrócić honor i utracone dobre imię. Kto jeszcze, tak? Nauczyciele, prawnicy, pracownicy naukowi. Kto jeszcze będzie objęty takim systemem restrykcji, gdzie w zasadzie bez możliwości odwołania albo z bardzo przewlekłą kwestią odwołań sądowych będzie musiał udowadniać, że jest niewinny i nie popełnił żadnego przestępstwa. Takim sytuacjom musimy się przeciwstawiać. Podczas konwencji odbyły się również panele dyskusyjne, ponieważ jej hasłem przewodnim jest „Chcemy wiedzieć”, dlatego pytano też o ustawę zaproszonych gości.